Dzień dobry, witajcie moi drodzy, jestem Andryman i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Pochwal się swoim bitwami moim oraz państwa gościem jest pan kapitan Mike. Kapitan was zaprasza na lotniskowca, no wiem, no nie bardzo lubicie te lotniskowce, ale trudno, są w bitwie, no i trzeba to uszanować, że ktoś lubi lotniskowce i chce również pochwalić się swoim bitwą. Tylko szkoda, że kapitan Mike nie udostępnił tutaj screenów, jak ma zrobionego kapitana oraz okręt. No szkoda, wielka szkoda, bo moglibyście się dużo nauczyć od tego kapitana. Także moi drodzy, usiądźcie sobie wygodnie, bo jest naprawdę na co popatrzeć. Kolega zatapia 6 okrętów i damage też jest pokaźny. Także zapraszam was do subskrypcji mojego kanału oraz pozostawienia łapkę do góry. A za wszystkie subskrypcje już z góry bardzo wam dziękuję. Także usiądźcie sobie wygodnie, no i standardowo trzymajcie się w foteli, bo już odpływamy. Kapitan oblatuje po raz pierwszy, spotuje okręty dla floty, aby pokazać, gdzie kto płynie najpierwszy. Będzie teraz nalot rakietowy. Jest ładne trafienie. 3300. W imię jest schowany niszczyciel. Kapitan próbuje go tutaj namierzyć i chyba będzie strzał w ciemno. No i czy to on tutaj stoi, zobaczymy. Pudło. No niestety ciężko tutaj w dymie znaleźć jakiś okręt, ale myślę, że kapitan tutaj nie odpuścił. Jeszcze ma dwie eskadry. Będzie tak, tak. Będzie krążył, słuchajcie, dopóki ten dymek nie siądzie. I jeszcze torpedy. Być może te torpedy jego wypłoszą z dymu. Ubuki podsyła torpedy do dymu. Dym się akurat kończy. Jest, pokazał się. No i teraz będzie problem troszeczkę zrobić rzut. Pokazał się. No i teraz może się uda. Idzie, 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 no. Jest trafiony. Tak faktem malutko, ale zawsze to już coś jest. Jeszcze mamy ostatnią eskadrę. Jest focus fire piękny na tego niszczyciela. Kapitan nie obawia się tutaj, że nie trafi, jednak trafia skutecznie nawet w niszczyciela. No i teraz. Powinien teraz zajść chyba. No, ładnie tutaj było. No ale no, tak jak mówię, no ciężko, ciężko, ciężko jest z rakietowców trafić w niszczyciela, ale widzę, że kapitan spokojnie sobie daje radę. Teraz mamy również rakietowce i tu chyba kapitan Mike nie odpuści temu niszczycielowi. Znajdzie, znajdzie go. I on się tutaj jest, pokazał się, zobaczcie. I teraz. Ale się uparł na tego niszczyciela. Teraz. A, znowu dostał za 2000. No, końcówka ma 118 HP. I to będzie pierwszy frag kapitana Mike. Zobaczymy. Jest, pokazał się ładnie. No i to już chyba będzie finał. Będzie gości miał pogradować się. Jest trafiony, jest zatopiony. Należało się. Za waleczność. No i co teraz mamy? Teraz mamy torpedy. Tak, idą torpedy. Jest Veneto. Tutaj dostaje konkretne lanie od pancernika. Jest jeszcze Yukon.
Zobaczcie, i nie ma. Tak, to co mówiłem. No i teraz Yukon. Celownik się schodzi. I poszły torpedy. No ciekaw jestem, z jakim skutkiem będzie tutaj. Ładniej, to zobaczcie, jak torpedy ładają. Jedna, druga, trzecia. Jest trafienie, jest zalanie i jeszcze teraz kropka nad i. No trzeba ratować naszego kaszalota. No i teraz on się tam jeszcze dopala, ale to być może drugi frag będzie. Poczekajmy na efekt. Czy będzie drugi frag? No! Jest, jest zatopiony. I teraz bombki, tak jest. Lecą bombowce. Lecą bombowce. Duke of York tu jest bardzo mocno już obijany. Ale lecą bombowce. Dwa fragi, 32 622 na koncie kapitana Mike. Teraz ja się pokazuje. Płynie do przodu i teraz podejście, zobaczy z bombowców. Schodzi się celownik na maksa i zrzut. Jest trafienie, ależ jemu tu przydzwonił, trzy podpalenia. No szkoda, że kapitan w ogóle nie udostępnił, jak i przy pierwszym filmie, tak i przy tym filmie swojego ustawienia, jak ma zrobionego kapitana oraz okręt. No moglibyście się tutaj nauczyć od tego kapitana. A no zobaczymy, i czy to będzie koniec już po tym krążowniku. Ciąg do przodu i poszło. Jest znowu trafiony, on się już spali. Tak jest, właśnie to co mówiłem, jest spalony i trzy fragi na koncie kapitana Mike. Jest Ashitaka, jest pancernik Ashitaka. Kapitan bierze namiar na to Ashitakę. Torpedowce schodzą już do torpedowania. Nie widać Ashitaki, jest Ashitaka, jeszcze jest Queen Elizabeth pancernik, no i poszły torpedy. No odkręca tym pancernikiem, jest trafione jedną, drugą i trzecią torpedą. No szkoda, że nie ma zalania, ale jeszcze zobaczcie, kapitan wiele tutaj nie obracał się i jeszcze jest Queen Elizabeth i następne trzy torpedy. Jest trafienie, jest wsparcie i bomby. No tutaj jest ładne trafienie, bardzo ładnie tutaj siadło, 96 tysięcy. I pali się, już się damage tutaj nabija. Nawet fighter tam nie pomógł. Queen Elizabeth, jest Ashitaka, on się w tej chwili pali, dobrze było Elizabetkę pyknąć. No i ty, czy tutaj celownik zdąży się złożyć? Zobaczmy. Jest, pięknie tutaj teraz schodzi i to kwestia tego, czy się przyładują tutaj, załadują, uzbroją inaczej torpedy. Uzbroiły się, zobaczcie. I jest jeszcze do tego zalanie. No i jeszcze z drugiej strony, ależ tutaj kapitan Mike rządzi. Zobaczcie i teraz. Jest trafienie, następne zalanie, jest trup, nie ma gościa. I czwarty frag, no tutaj już się nie udało. Queen Elizabeth ściągnęła samolot. I bomby na podorędziu, tak jest, lecą bombowce. Myślę, że teraz zlikwiduje tutaj tą Queen Elizabeth, aby otworzyć drogę do kapa swojej floty. Widoczność w tej chwili jest tylko na 8 km, jest Veneto. Champion pewnie prosił o wsparcie i pancernik Duke of York. No i jest Veneto. Zobaczcie tutaj, jak ten kapitan manewruje celownikiem. I teraz zobaczcie. Jest trafiony, jest podpalony. To jest najważniejsze. Ujujujujujuj. Jak on tutaj jest blisko, jeżeli ten Veneto wyłapie tego naszego lotniskowca, to dostanie on tutaj konkretne obrażenia, ale Veneto już odkręca w drugą stronę. On nawet nie spodziewa się, że tu jest tak blisko lotniskowiec i torpedowce. Powinny jego tutaj troszeczkę podrapać.
No i poszły torpedy. Oczywiście mówię podrapać w takim znaczeniu zadawanie go obrażenia. No i jest duży kaliber i znowu trzy torpedy. No tak jak mówię, no szkoda, wielka szkoda, że kapitan nie udostępnił jak ma zrobionego kapitana oraz okręt. Zawsze można było się tutaj nauczyć, podejrzeć jak można zrobić amerykańskie lotniskowce. Miejmy nadzieję, że przy następnym filmie kapitan nam udostępni, pokaże, żebyście mogli nauczyć się od takiego lotniarza tak grać. Jeszcze wykręcił, no patrzcie się, ja niczym Kubica, ale zrobił drifta i jest trafiony. Jak on to robi, naprawdę jest super ancko. No i teraz Veneto próbuje zadać obrażenia Lexingtonowi. On już to już chyba koniec, ten... Zobaczcie. Jest trafienie za 600, ale on już schodzi. Topnieje w oczach, jeszcze te inne okręty obijają tego Veneto. Jest zatopienie. No i teraz szukamy szpiega na naszym kapie. Jest tutaj pancernik, coś jeszcze będzie. Gdzieś to musi być krążownik. On już chyba strzela. Pokaż się, pokaż się. Gdzie ty? Jest hiperek. Hiperek. Stoi sobie hiperek i łowca torped będzie. Tak jest. I podejść je. Zobaczcie. Obrona kafa. Hiper wycofuje się. Jak on to robi, że celownik przy samym, zobaczcie, przy samej burcie i te torpedy wchodzą. I ostatni tutaj jest eskadra. O, Queenka, igra z ogniem, zobaczcie, za chwilę Queenka też zejdzie na dno. Hiper już tam ma zalanie. Tak, jest, damage jest nabijany. No i Queenka, nie strzelaj do Lexingtona, bo Lexington ci zaraz palcem pogrozi. Uwaga! I Elizabeth, bye bye! Jest trafiony, jest Kraken uwolniony i jeszcze ktoś tam zlikwidował tutaj tego Hipera i pozostaje tylko Kaga. Trzeba ją znaleźć i pyknąć. Jest i Kaga. 7 kilometrów do Kagi, 6 kilometrów i są rakietowce, Kaga tutaj się broni. No i teraz zobaczmy. Jest trafienie. Jedno podpalenie. Bombowy C teraz jeszcze. Podlecą, no Lexington tutaj już ma końcówkę HP, myślę, że on już nic tutaj wiele nie zrobi. Ale jeszcze zobaczcie, jeszcze ma tutaj ostatnie samoloty, które wystartowało. Lexington ma tylko 1607 życia, no i teraz trzeba tutaj dobrze manewrować celownikiem, aby zdjąć tą Kagę. Zobaczcie, jak on to kręci. No i Kaga, łap póki ciepły, uwaga. Jest tam trafienie, ujojoj, ostatnie samoloty wystartowały, Kaga jest na dnie, przepraszam mi Kaga, Lexington, bo patrzę na Kagę, no i teraz rakietowcy. Akurat bokiem ładnie się postawiła. Jest, ależ teraz ładnie dostała, jeszcze mamy tutaj dwie eskadry, Kaga się pali i będzie oko za oko, ząb za ząb. I proszę, patrzcie, co się dzieje. Jest trzeba podpalenia i pięknie.